Do końca pojedynku już tylko 4 tygodnie. Wygląd kampera dla Grześka jest bardzo ważny. Jedzie do zakładu, który specjalnie dla niego wykona unikatowe dokładki. W tej firmie budowane są plastikowe elementy nadwozi, między innymi zderzaki. Marcin dla ciebie zaprojektował już elementy. O kurczę, super. Dlaczego mi nie chciałeś tego wysłać? Wolałem, żebyś to zobaczył na żywo. Okej, okay, teraz tak, drzwi zostają i listwa drzwi oryginalna, tak? Tak, tak, tak. I to muszę zrobić na kolor taki jak reszta nakładek. A tak, tak. To jest już cała nakładka. Tutaj od drzwi do tylnej osi, tak? Tak, tutaj masz zaprojektowany przedni błotnik, tylny błotnik i dodatkowe nakładki jakby zamykające całą resztę. Mhm. Na drzwi nie robiliśmy nakładek, jak wiesz, nie otworzyłyby się. Super, a powiedz mi, kiedy zaczniesz w ogóle coś frezować, robić i tak dalej? Wiesz co, już mogę ci coś pokazać, możemy przejść. A to masz już coś wyfrezowane? Tak. A wytłoczymy coś dzisiaj? Tak, tak. Super, to chodź. Kilka dni wcześniej kamper Grześka został zeskanowany w technice 3D. Na tej podstawie fachowcy opracowali formy. Ten etap jest najbardziej pracochłonny. Gdy formy są już gotowe, nakładki można produkować taśmowo. Zresztą w tej fabryce tak właśnie się produkuje. Sporo tego, naprawdę. No staramy się. Robimy na cały świat. Mamy dealerów w Australii, w Stanach, w Japonii. Bardzo dobrych dealerów tutaj w Europie. No jest to jak trochę. A ile modeli aut masz? Liczyłeś? Wiesz co? Około 400 modeli na ten moment jest zrobione. I co? To jest moje kopyto. Tylna nakładka. Tak, to jest forma do twojego kampera. Tutaj zakładamy płytę, podgrzewamy ją do wysokiej temperatury i resztę robi podciśnienie. I wszystko wytłacza się układa materiał się na tej formie. Pokażesz? Tak, jak najbardziej. Chcesz zobaczyć? Tak. Zaczynamy. Proces nagrzewania chwilę potrwa, około 5 minut. A mniej więcej do jakiej temperatury rozgrzewasz? 180 stopni. A ten sygnał to co powiedz? Tak, nagrzane. To już pokazuje, że płyta jest nagrzana, odjeżdżają piece. Zwróć uwagę, płyta o kurczę, jest plastyczna, wjeżdżamy formą. I czekamy, aż zadziała podciśnienie. Patrz teraz. Ale numer. Ty, no nie do wiary. I to już? Tak, to już jest wszystko. Pozostaje wyciąć, odschłodzić i wyciąć. Wygląda jak hełm Lorda Vadera. Materiał znany dziś jako ABS wynaleziono po II wojnie światowej w Stanach. Od tego czasu nastąpiło plastikowe szaleństwo. Z tego tworzywa produkowane są sprzęty AGD, elementy do aut, czasem i całe karoserie, a nawet słynne klocki Lego. Wychodzi, jakby było polakierowane. Tak, myślę, że lakiernik miałby problem, żeby taką... Taką jakość, żeby zrobić, tak. Miałby problem. Nie, no a tu wystarczy odkleić folię. Słuchaj, powiedz mi tak, to co, wycinasz mi to i ja z tym elementem już jadę, nie? No prawie. Daj nam jeszcze parę dni, zrobimy resztę elementów i przyjadę z tym do ciebie.